Dalej. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj goszczę Sylwię. Cześć Sylwia. Cześć Sylwia. Dobrze, poczekamy aż trochę osób wejdzie i powie nam czy nas widać, czy nas słychać w ogóle. Powinno być tutaj też na laptopie za chwilę widoczne, czy my żeśmy się pojawili, czy żeśmy się nie pojawili. No dobra, widać nas. Więc jest git. Dobra, Paweł jest jako pierwszy. U mnie jest Sylwia. Jak się czujesz w ogóle? Byłaś kiedyś na jakimś wywiadzie? Nie, na takim wywiadzie nie byłam. Profesjonalnym. Więc dodajcie Sylwii od razu otuchy, bo na pewno się trochę stresuje, że będę jej zadała jakieś trudne może pytania. Ale nie, nie będzie tak źle na pewno, bo będzie wszystko w porządku. Ale dobrze, zadawali pytania do Sylwii. Sylwia jest biegaczem, czy biegaczką? Biegaczką. Biegaczką, to się odmienia w języku polskim, tak? Dobra, czyli Sylwia jest biegaczką, też uprawia aktualnie triatlon, czyli pływasz, jeździsz rowerem i biegasz. Dokładnie tak. Dokładnie. I to w tej kolejności, czy w jakiejś innej? Jak z Wi-Fi. Dobra, już jesteśmy. Dobra. Dzień dobry. Okej, okay, Sylwia też prowadzi zajęcia, kręćki losy z Sylką i po tym wywiadzie na pewno tam pobiegniemy o 19:00. Tak, o 19:00 na Molo Września zaczynamy. No. Dobra, ale może nie wiem, czy ty zawsze biegałaś, czy kiedyś była taka sytuacja, że się zdarzyło, że nie wiem, nie lubiłaś może biegania? Nie biegałam. Tak naprawdę bardzo krótko można powiedzieć biegam. 3 lata temu nawet bym nie pomyślała, że zacznę biegać tak naprawdę. Mhm. Zaczęłam biegać pod koniec stycznia 2017 roku. Mhm. Czyli niedługo tak... będzie, no niedługo, niedługo, no, niedługo będzie chwilę. Rocznica. Powiedzmy, że tak. No ogólnie to zawsze wydawało mi się, że bieganie nie jest dla mnie. Mhm. To było takie trochę powiedzmy, że inni sobie biegają, oni mają możliwości, ja sobie bym nie poradziła, jak widziałam kogoś, że biega, to pomyślałam sobie, że nawet 15 minut bym nie pobiegła. Mhm. Kiedyś jak byłam nawet w gimnazjum, mieliśmy test Coopera, to było dla mnie bardzo ciężki bieg, bo trwało aż 12 minut, więc... No tak, test Coopera 12 minut, tak, dokładnie. Tak, to był dla mnie bardzo duży bieg w tamtym okresie. Mhm. No tak, no właśnie ciekaw jestem, co na to wpłynęło, nie? Bo nie miałaś w sumie wcześniej doświadczenia takiego biegowego, jak dzisiaj masz. To co... Jak myślisz, czy to może w szkole coś się działo takiego, że cię zniechęcało do tego, żeby zacząć biegać, czy jak to się działo, że nie chciałaś? Myślałeś, że to nie dla ciebie? Może też nikt mnie nigdy nie pociągnął w tą stronę. Mhm. Nikt mnie do tego nie zachęcił. Mhm. Raczej ludzie z mojego otoczenia nie uprawiali sportu. Mhm. I po prostu żyłam podobnie jak oni, można powiedzieć. No dobra. Podobnym stylem życia. Mhm. No ale tak naprawdę no to czegoś jednak brakowało w tym no dobra. Wszystkim. Poznajmy może Sylwię od początku. I mnie to interesuje i zawsze tak z gośćmi robię. I takie pytania im zadaję. Jak to wyglądało u ciebie, jeśli chodzi o twoją historię edukacji? Gdzie się uczyłaś? Może troszeczkę na temat WF-u, jak wyglądała u ciebie aktywność sportowa w gimnazjum, w podstawówce? Może pamiętasz jakieś takie fajne momenty, które coś ci się podobało, coś ci się nie podobało w tamtym okresie podstawówki nawet i gimnazjum? Więc raczej często jak coś zaczynałam, to szybko kończyłam, bo mhm. jakoś no, stwierdzałam, że jednak to jest bez sensu. Czyli zupełnie inaczej niż dzisiaj. Tak. W podstawówce może z rok chodziłam na siatkówkę, mhm. ale to było takie chodzenie, które do końca tak jakoś mnie nie wciągnęło. Okay. Chodziłam, uchodziłam. Później w gimnazjum, mhm. chyba w liceum nawet chodziłam z rok na koszykówkę, też mnie nie wciągnęło. Mhm. I tak naprawdę tej aktywności fizycznej nie było zbyt wiele. Mhm. Raczej czasami wyszłam na rower. Pływać nie pływałam, bo... Mhm. Ale to jest ciekawe, bo opowiadasz o sportach drużynowych, a mhm. dzisiaj w sumie sport indywidualny, prawda? No, triatlon to raczej tak. sport indywidualny, może tego brakowało wtedy. Ogólnie brakowało takiej aktywności fizycznej na pewno. Mhm. Teraz zdecydowanie ona jakoś lukę w moim życiu wypełnia.
Tak, ja lukę, właśnie. lukę wypełniam. No właśnie, to jest też ciekawe, bo jak ty sobie radzisz, bo nie jesteś osobą, która żyje ze sportu, która jest cały czas od rana do nocy sportowcem, tylko jeszcze pracujesz w biurze, prawda? Jak ty to łączysz? Tak, pracuję w biurze. Praca jest pracą. Pracuję tak, powiedzmy, że związana jest moja praca z moimi studiami. Ja skończyłam matematykę, więc ogólnie zajmuję się teraz głównie liczeniem, analizą, wyciąganiem jakichś wniosków i tak dalej. Okej. A po prostu tak naprawdę w głowie mam jednak ten sport. Jednak to jest moją pasją i to jest takim oderwaniem się od takiego, nie wiem... Ale mówisz, że jesteś analitykiem, bieganie to jest taka trochę analiza, wykresy jakieś, tętna, tempa, czy powiedzmy czasy treningowe, trochę podobna dyscyplina. Powiem tak, ja mam na przykład takie niektóre swoje dziwne może zachowania, że dużo rzeczy przeliczam, nawet jak uprawiam sport. To jest dziwne może dla niektórych osób. A możesz podać przykład? Na przykład teraz z treningu albo może ze startu? No na przykład, nie wiem, no mam jakąś średnią prędkość, to ja sobie wyliczam, ile mi wyjdzie, załóżmy, na jakimś dystansie, jak będę taką prędkością biegła. Czyli nie potrzebujesz zegarka za 2-3 tysiące, tylko same to zrobisz? No niekoniecznie potrzebuję. Średnią Spoko. Prędkość sobie potrafię wyliczyć albo coś. No. Ja to zawsze tak robię, bo ja aż tak w głowie nie potrafię liczyć, zawsze sobie zapisuję na rękach średnie tempa, jeśli idę na stadion, więc szacun. Jak chcesz się napić, to też możesz się napić, jak ci zasługa. Czasami może przez stres gdzieś tam zatchnąć. Słuchajcie, rzućcie jakąś łapkę, możecie udostępnić tego live'a, więcej osób zobaczy. Ja myślę, że tutaj powoli gdzieś tam bariera stresu wyleci nam stąd i zobaczycie, że naprawdę można połączyć czy pracę, czy i sport, i to wszystko jakoś tam można razem sklecić. Nawet jak się nie chce trenować, ale potem może się wszystko zmienić. U ciebie się chyba tak trochę zmieniło, nie? Że no nie robiłaś, mówisz, że nie byłaś w stanie się zająć żadną dyscypliną tak na dłużej, tylko raczej można by było powiedzieć taki słomiany zapał, a dzisiaj bam, robisz coś cały czas systematycznie od 3 lat, nie? Co cię motywuje? To mnie ciekawi. Może kiedyś szukałam tak naprawdę czegoś takiego swojego hobby, takiej swojej pasji, bo zawsze jak widziałam ludzi z pasją, to rzeczywiście no, można było się patrzeć i chciało się taką osobą zostać też. Jakichś różnych rzeczy próbowałam, ale nic mnie jakoś tak nie przekonało i załóżmy, nie wiem, no, po kilku miesiącach rezygnowałam z tego, co robiłam. Może zastanówmy się, co było w tamtych dyscyplinach, czego, albo co jest w tej dyscyplinie, czego tam nie było. Co może być? Może ludzie, może... A na pewno to jest atmosfera, nawet na biegach. Ja lubię uczestniczyć w biegach, nie tylko po prostu, żeby tam osiągnąć jakiś wynik, ale też, żeby poznać nowych ludzi. Jest naprawdę fajna atmosfera, można poznać ciekawe osoby, które mają też... A możesz podać przykład? Jakieś na przykład, nie wiem, z ostatnich biegów może kogoś poznałaś. Ja pamiętam taki jeden twój post, jak dobiegałaś w maratonie, czy półmaratonie. Jednego pana takiego poznałaś starszego, coś tam właśnie pisałaś o tym, nie wiem, czy pamiętasz ten. A to nie był taki aż duży bieg, to był na 5 km chyba o ten bieg chodzi. Okej, ale wiesz, o co chodzi, prawda? Tak, miałam taką sytuację, że poznałam takiego maratończyka, takiego powiedzmy weterana. I ja go spotkałam na biegu, dosłownie na biegu, gdzie on po prostu w czasie biegu zaczął mi dawać jakieś wskazówki, jak mam biec, że mam na przykład inaczej zapróbować się jakoś nogę inaczej położyć, że ważny jest głównie wydech, jak biegnę, żeby próbować się po prostu, bo to był taki bieg dosyć szybki, tak? 5 kilometrów, tak? Tak, 5 kilometrów, więc to zawsze takie krótsze dystanse każdy się stara trochę szybciej pokonywać. Więc jakieś drobne, techniczne rzeczy są też ważne na pewno. No właśnie, bo triatlon a 5 kilometrów, zupełnie inna ranga w ogóle biegu.
Czemu biegasz piątki, skoro robisz takie długie dystanse? Czy nie czujesz takiego niedosytu kończąc piątkę? Czym dla ciebie jest 5 km, a czym jest dla ciebie dłuższy dystans? Dlaczego biegasz te i te? Nie wiem, jest odpowiedź na to pytanie, czy może trudne? Powiem tak, ogólnie w tym roku bardziej skupiłam się na dłuższych dystansach. Okej. W tamtym roku były takie mniejsze biegi, po 10, po 5 km i ich była masa, rzeczywiście. W tym roku nie startowałam w dużo mniejszych biegach, tylko na przykład no, w tym roku zrobiłam 2 maratony, no i triatlon gdański, triatlon sprint w Gdyni i teraz połówkę w Brodnicy, więc... Więc raczej, za rok cały. Raczej skupiłam się na pokonywaniu dłuższych dystansów i bardziej trenowałam wytrzymałość, a nie siłę biegową na pewno. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o prędkość biegową, to nie wiem, czy jestem lepsza niż w tamtym roku, bo po prostu tego nie trenowałam. Okej, okay, możliwe, że prędkość, wytrzymałość, siła biegowa gdzieś może tutaj się rozmyć i nie wiadomo o co chodzi, więc może porozmawiajmy o poszczególnych parametrach. Mówisz o sile biegowej. Co rozumiesz przez siłę biegową? Jak idziesz na trening, co ty robisz konkretnie, na przykład? Jak to trenujesz? Znaczy siła biegowa, no to przede wszystkim jest nastawienie tak na to, aby ta prędkość rzeczywiście utrzymała się na wysokim poziomie. Okay. Czyli to są jakieś bardziej biegi interwałowe, jakieś rytmy, jakieś krótsze, ale szybsze odcinki. Na Jasne, pewno. Czyli większe obciążenie, czasami tak. Może nawet nachylenie, prawda? Nachylenie, tak, również jakieś podbiegi. Tak, tak, tak. Ale mówisz, że no dobra, czyli mamy parametry gdzieś tam siły, czyli oczywiście mówimy o takiej szybkim z obciążeniem treningu, a wytrzymałość czym się różni? Wytrzymałość, no to ja rozumiem to tak, że po prostu to jest długie wybiegania. Tak samo bardziej trzeba wzmacniać ciało, techniczne treningi. Ja w ostatnim okresie dosyć sporo też chodziłam na siłownię, okay. Żeby wzmocnić trochę ciało, więc też... No tym bardziej kobiety, nie? Powinny wzmacniać te ciało, bo z budową mięśni nawet no, nie jest tak prosto. Raczej tak, u kobiet. A właśnie już też kilka artykułów przeczytałam, że jeżeli chodzi o triatlon, to nie chodzi tylko o to, żeby trenować te trzy dyscypliny, tylko też ważne jest, aby wzmacniać ciało na siłowni, więc ważne są też takie treningi ściśle techniczne. No właśnie, to mnie ciekawi. Triatlon. Praca 8 godzin dziennie. Triatlon to są trzy dyscypliny: bieganie, pływanie i jazda rowerem. Jakim cudem można to pogodzić? Bo rozumiem, że jeszcze śpisz i jeszcze jesz i jeszcze czasem masz jakieś życie towarzyskie poza. Jak ty to wszystko sobie porządkujesz? Jak wygląda twój tradycyjny dzień, powiedzmy poniedziałek? Powiem tak, to nie jest tak, że codziennie się trenuje po wszystko i po nie wiadomo ile godzin, bo też nie można dopuścić do przeciążenia organizmu. Okay. Mi się to zdarzyło wielokrotnie tak naprawdę. Ale skutki są takie, że po prostu no, samo poczucie nie jest dobre i w pracy czasami ciężko jest wytrzymać z tym takim zmęczeniem. Okay. Więc też nie można przeciążyć, tak? Czyli ta motywacja wewnętrzna gdzieś tam mocno siedzi w tobie, żeby jednak te wyniki osiągać, skoro czasami nawet jesteś w stanie się przeciążyć, prawda? Tak, ale to jest po prostu też może skutkiem tego, że nie mam aż takiego doświadczenia. I też czasami no po prostu nie wiem, gdzie jest ta granica. No tak, czyli sprawdzasz się, żeby dowiedzieć się, gdzie jest i wtedy będziesz mądrzejsza. No. Po prostu potrzebny jest czas. No tak, super. No dobra, jak ty to łączysz? No dobra, mówisz, że nie trenujesz codziennie, nie? Że, to znaczy inaczej, nie trenujesz wszystkiego codziennie. Więc jak wygląda taki, opisz taki swój tradycyjny dzień albo dzienniczek biegowy, taki, nie wiem, poniedziałek, wtorek, środę, takie przykłady. Na przykład jak to u ciebie wygląda. A więc no staram się, zależy też od okresu. W jednym okresie, na przykład jak teraz mamy okres taki startowy w triatlonach, to staram się na przykład no co najmniej raz w tygodniu staram się chodzić nad morze popływać. Okej, okay, czyli w morzu.
Tak, jeżeli chodzi o takie okresy niestartowe, to chodzę na basen raz, dwa razy w tygodniu. Oprócz tego jest na pewno bieganie. Też nie jest tam jakaś stała ilość treningów tygodniowo. I to też w zależności, jaki mam okres. Jak na przykład były przygotowania do maratonu, no to tego biegania było znacznie więcej. Okay. I to już wtedy opierałam się na jakimś planie treningowym. Ale też biorąc pod uwagę to, że mam jakieś triatlony w czasie, na przykład teraz jak miałam maraton i triatlon, no to trzeba było się zastanowić, co robić, żeby pogodzić i treningi do tego i do tego. Więc załóżmy, no jednego dnia chodziłam nad morze popływać i jechałam na rowerze nad to morze. Okej. Okay. Załóżmy, drugiego dnia chodziłam biegać. Trzeciego dnia załóżmy poszłam na siłownię, zrobić trening techniczny. Kolejnego dnia poszłam biegać i kolejnego był odpoczynek albo okay, jakiś czyli spacer odpoczynek delikatny. Tak. No dobra, czyli nie jest tak, że po prostu z bomby stajesz, tak kolokwialnie mówiąc, na starcie, tylko jednak planujesz swój jakiś start i priorytet sobie ustawiasz treningowy wobec tego właśnie startu, tak? Te treningi, przygotowujesz się do startów. Tak, przynajmniej się staram, żeby tak to było w jakimś, żeby to miało jakiś harmonogram, ale oczywiście są jeszcze jakieś, dochodzą do tego jakieś problemy w trakcie tego. Teraz miałam też przypadki takie, na przykład miałam przez tydzień zapuchniętą powiekę od oka, więc nie mogłam na zewnątrz trenować, więc wtedy wybierałam więcej siłowni. Więc te treningi takie typowo biegowe, czy pływania, czy roweru na zewnątrz zamieniałam na treningi w siłowni, to jakiś spinning ewentualnie, wzmacnianie rąk, barków i coś takiego. No dobra, zdarzają się różne kontuzje, mówisz, że miałaś różne problemy zdrowotne. Powiedz mi, jak to jest, bo czasami czytam na forach, że ludzie, jak powiedzmy, nie mogą gdzieś wystartować, to mi się troszeczkę rujnuje to życie, są smutni strasznie, na pewno ty też byś była, ja też bym był smutny, gdybym nie był sprawny. Ale powiedz mi, co więcej może dać takiemu człowiekowi bieganie, gdy rzeczywiście musi na miesiąc, dwa miesiące siąść, bo powiedzmy, takie ma zalecenia od lekarza. Jak sobie radzić psychicznie, kiedy nie możesz wystartować w swoim docelowym starcie? Czy miałaś kiedyś taką sytuację, że powiedzmy, musiałaś czegoś zrezygnować, bo zdrowie? Ja mam akurat problem, żeby zrezygnować generalnie i miałam taką bardziej sytuację, że nie powinnam wystartować, a wystartowałam. Akurat to nie skończyło się aż taką dużą kontuzją, po prostu ponad miesiąc później nie biegałam. Ale no po prostu ciężko jest zrezygnować, kiedy człowiek się przygotowuje do tego określony czas. No tak, jednak zainwestowałaś, prawda? Sporo. Znaczy, czasu. Czas, tak, czas i ogólnie czasami człowiek zaczyna się nastawiać, jak mu zaczyna coś wychodzić, a jak nagle po prostu ma zrezygnować, to jest na pewno ciężko. A gdybyś powtórzyła tę sytuację, to byś wystartowała drugi raz? Warto czy nie warto, jak sądzisz? To znaczy... Tamtego razu? Tak, tak. Tamtego razu myślę, że w chwili obecnej bym nie wystartowała, ale zobaczy, jakbym się znalazła w tej sytuacji, to dopiero by się okazało, czy rzeczywiście bym wystartowała. No tak, racja. No naprawdę jest to mega trudne i to aż jest ciekawe, że to aż tak wkręca, nie? Że rzeczywiście trenujesz, przygotowujesz się, a wcześniej, tak jak opowiadaliśmy, była gdzieś tam siatkówka, była koszykówka, a gdzieś tego nie było, nie? Więc... Doszliśmy tutaj przez twoją podstawówkę, gimnazjum, ale pamiętam, że kiedyś mówiłaś, że zawsze trochę tam aktywna próbowałaś być, nie? Przez cały czas. Kiedyś coś takiego powiedziałaś. To tak było, czy miałeś taki okres, że totalnie kanapa i w ogóle zero ruchu u ciebie w życiu? Był taki okres? Czy nie, może, że zero ruchu, ale niewiele ruchu bym powiedziała. Był taki okres, no... I kiedy to było najbardziej? Ogólnie w czasie szkolnym, tak? Szkolnym. W czasie szkolnym, no to było, powiedzmy, że jakieś tam chodzenie, spacery, czasami jazda na rowerze, no to była obecna, ale to nie było żadnej w tym regularności, to było tylko tak po prostu, o sobie pójdę na spacery.
a sobie pójdę na chwilę na rower. Ale nie, raczej nie należałeś do osób, które siedziały z telewizorem, czy tam seriale cały czas, cały dzień? Nie, nie, coś takiego nie. Raczej jakieś tam zawsze robiłam jakieś treningi, czy to chodzi, czy to na brzucho, czy jakieś takie treningi... Chodakowska. Aż tak to może nie, ale... No, jakieś tam delikatne treningi, krótkotrwałe raczej. Okej. Czyli cały czas gdzieś tam starałaś się jakąś formę utrzymać. No dobra, a pamiętasz może swój pierwszy trening biegowy, od kiedy to się zaczęło, że coś przeskoczyło w twojej głowie, mówisz, kurczę, jutro też pójdę. No to właśnie było wtedy, w tym styczniu. Mhm. To było tak, że po prostu siedziałam taka zniechęcona. I taki impuls mi przyszedł, żeby pójść pobiegać. I rzeczywiście się ubrałam w jakiś dres, zwykłe buty, Adidasy, które nie były biegowe i poszłam biegać. To było takie, nie wiem, szuranie po chodniku trochę. Czyli wcale nie zastanawiałeś, nie szukałeś w pierwszej kolejności stroju profesjonalnego? Nie. To było raczej takie nagłe, spontaniczne i zobaczymy, co będzie. Dobre podejście, to znaczy każdy ma swoje, bo różnie może na pewno zacząć, ale no tutaj spontan wygrał, jak widać. Tak, no i tak sobie kilka przerw robiłam w tym swoim szuraniu po chodniku, ale rzeczywiście poczułam te endorfiny, które przypływały do mojej głowy i chyba to najbardziej mi się spodobało. Czyli jak kończyłaś bieg, to czułaś się lepiej niż jak wcześniej nie biegałaś. Dokładnie tak. Czułam się po prostu szczęśliwa. Okej, dobra. Z tego zniechęcenia przy siedzeniu przy komputerze nagle poczułam inne takie poczucie w sobie, że jestem szczęśliwa, więc postanowiłam, że następnego dnia również pójdę. I tak po dwóch dniach już poszłam kupić buty. Więc no, dobrze jest po prostu zacząć, wyjść. Ja często też polecam, jak ktoś do mnie pisze, i pyta, jak zacząć, to często daję takie proste zadanie, żeby wyszedł i przebiegł kilometr i potem do mnie napisał. Więc a ty co byś poleciła takiej osobie? Czekaj, może się przywitamy, bo tam kilka osób przychodzi. Widziałem Magdę, przywitała się z Sylą, nie? Cześć wszystkim. Cześć. Nie wiem, czy padły jakieś pytania, ale może na pytania od widzów odpowiemy na samym końcu, przewiniemy. Dlatego serdecznie zachęcamy do tego, żeby rzucać więcej pytań. Postaramy się odpowiedzieć. I taka wielka prośba do was, abyście zadali te pytania pełnym zdaniem, aby łatwiej było potem nam wyciągnąć kontekst i łatwiej na nie odpowiedzieć. Więc taka prośba z naszej strony. A my wracamy do historii Sylwii, bo interesuje mnie, jak to dalej się toczyło. Czy ty biegałaś sama, czy zaczęłaś sobie stawiać jakieś cele, czy po prostu kręciło cię to, że rzeczywiście te endorfiny napływały. Jak to się dalej toczyło, że jesteś tu, w tym miejscu teraz? Bo raczej szuranie po chodniku w butach, które wyciągnąłem z szafy i nie były biegowymi do triatlonu, to jednak kawał historii. Jak to się toczyło dalej? Tak, ja jakoś tak... Zawsze na Facebooku z boku jakieś tam się rzeczy wyświetlają. Jak się zainteresowałam bieganiem, to również coś tam w tym wyszukiwaniu facebookowym wpisywałam o bieganiu. Okej, czyli pozdrawiamy wszystkich marketerów, którzy potrafią rozwinąć i rozniecić naszą pasję. Dobra. I natrafiłam się na coś takiego jak Bieg Kobiet w Gdyni. Okay. To było w kwietniu. To też jest chyba tam idea jakaś charytatywna przy tym, tak, prawda? Tak. To jest w związku z kobietami chorymi na raka piersi. Wyroluje raka? To nie jest to. Ale to jest fajna inicjatywa. Też właśnie biorą udział kobiety, które są chore na raka piersi. Zachęcamy do badania od razu. Tak. To nie boli. A warto wykryć wcześniej i oczywiście być zdrowym dalej. Więc zapisałam się na ten bieg. To był mój pierwszy bieg na 5 km i... Po tym biegu byłam bardzo, bardzo szczęśliwa i też całkiem dobrze mi poszło wtedy. Czyli to był twój pierwszy medal?
To był mój pierwszy medal i medal, który mi najwięcej radości przyniósł. Już teraz te medale, które dostaję, tak naprawdę lądują w kartonie. Ej, ale mam nadzieję, że z wielkiego finału nie wylądują. Nie wszystkie. Nie, do niektórych mam duży sentyment i leżą na półce. Super. No. Ale już jest ich sporo, więc wcześniej trzymałam to na półce, ale już zajmowały mi całą długą półkę, więc zaczęły się już znajdować w kartonie po prostu. No dobra, wróciłaś z tego biegu, leży ten medal i co się wtedy działo? Może pamiętasz? Był taki impuls, żeby zapisać się gdzieś znowu. Bardzo mi się spodobała atmosfera na tym biegu. Ludzie jakoś byli do siebie bardzo dobrze nastawieni. Poznałaś kogoś wtedy? Tak, poznałam kilka dziewczyn. Więc nawet tam jakoś nowe znajomości zawarłam. No i było rzeczywiście fajnie. Jakoś ludzie byli dla siebie bardzo mili. Nie było tak, że po prostu jak się idzie czasami na ulicy, wyzywanie i tak dalej. Tylko po prostu taką, nie wiem, no niesamowicie fajną atmosferę poczułam. Otwarta, nie wiem, ja, tak. ja to zawsze pamiętam z biegów, że nawet ludzie się poznają w kolejce do tej pory. Tak. Więc tak to wygląda. Fajnie, więc a może pamiętasz, może z kimś utrzymujesz z tamtych znajomości jeszcze kontakt, czy taki już znaczy, raczej? Taki kontakt bardziej sporadyczny. Sporadyczny. Taki po prostu... Ja coś, czasami coś wstawię na Facebooka, ta osoba coś wstawi, więc... No dobra, ale poszłaś tam sama, nie z kimś, tylko... Nie, poszłam tam sama. Chciałam spróbować. Nie ukrywam, że stresowałam się przed tym. Ale można powiedzieć, że od tego biegu zaczęła się taka moja przygoda, bo to po tym biegu zapisałam się na bieg już na 10 km w czerwcu, chyba, z tego co albo... Styczeń, czerwiec, około 6 miesięcy, już tak, chyba 10 czerwiec km. To był, albo koniec maja. Super. To było w Gdyni, te standardowe biegi, no które tak się odbywają. I również tam jak byłam zadowolona z wyniku i tak samo z atmosfery. W wyniku? Dobra, a teraz tak, bo pewnie ktoś będzie pytał albo się zastanawiał, jaki wynik. Znaczy, więc... teraz nie pamiętam ogólnie, ale na pewno to było poniżej godziny, tak? To poniżej godziny. Tak, to było 50, może 5-6 minut. Okej, okej. A dzisiaj na przykład, jaką masz życiówkę na 10 km? Znasz, czy nie pamiętasz? 47 sekundami jakoś. Okej, czyli gdzieś tam 10 minut, tak dobrze mówię? Około 10 minut gdzieś tam się urwało. Super. Tak, a no i potem zaczęłam szukać jakichś grup biegowych, z którymi mogłabym też biegać i jakoś wymieniać się swoimi doświadczeniami biegowymi. Pierwszą taką grupą biegową było Biegaj z głową. Okej. Chodziłam tam, było w soboty i w niedzielę były takie specjalne treningi z trenerem, który kiedyś trenował bieganie. I no i również bardzo przyjaźni ludzie. Też. Ja zauważyłam, że wszędzie ci biegacze to są taka pozytywna grupa. Tak, też, naprawdę. To też chyba utrzymało przy tej dyscyplinie. Dokładnie tak. Jakoś można poczuć taką różnicę, bo zwykle ludzie spotykają się na piwie, żeby tą znajomość jakoś, nie wiem, odświeżać, tak? Tak, ze znajomymi ze studiów czy ze szkoły. A tutaj ludzie się spotykają na biegach, na treningach i też można się wtedy dobrze bawić. I uwaga, teraz hardkorowy wniosek, żeby utrzymać relacje, to trzeba mieć ze znajomymi jakiś nauk, albo bieganie, albo piwo, tak? Trzeba znaleźć wspólne miłe spędzanie czasu, tak. pasję. No dobrze, no to tak, wiemy, że takim kluczowym punktem zwrotnym w Twoim życiu był właśnie ten bieg, który Cię popchnął na kolejne starty. Może przeskoczmy trochę dalej, jak to się zaczęło dziać z Twoimi treningami, kiedy postanowiłaś, żeby troszeczkę więcej może na wynik zwrócić uwagę, albo kiedy stało się tak, że chciałabyś poprawić swoją technikę, albo poprawić... no cokolwiek, jakąkolwiek cechę motoryczną, czyli zaczęłaś podchodzić do tego nie pod względem, że masz endorfiny, bo to już wiedziałaś, tylko pod względem takim technicznym do biegania. Kiedy to się wydarzyło? Zawsze jakoś
chciałam być lepsza w tym bieganiu i ogólnie okay. w tym, co robię. Mhm. Więc no na pewno jakoś jak rozmawiałam z ludźmi, no to oni mhm. też na początku nie biegali tak jakoś super szybko. Mhm. No później pod wpływem jakichś tam treningów, mhm. pod wpływem tej zmiany techniki mhm. zaczęli biegać lepiej. I no zawsze też marzyłam, żeby stać na podium. Okej, okay. Udało się trochę. Udało się, na jakichś mniejszych biegach, też nie jestem jakimś szybkim biegaczem, ale na jakichś mm-hmm. mniejszych biegach rzeczywiście zdarzało mi się stawać na podium. Mm-hmm. No trochę już tych trofeów zdobyłaś. Pamiętasz swoje pierwsze podium? Kiedy to było? Pierwsze podium było na biegu Tropem Wilczym. Okej, okay, to nie taki mały ten bieg w sumie jest. Znaczy tam są różne dystanse, nie? Okay. Na 5 i na 10 km. I ty? Było w tamtym roku. Okej. Okay. Tak, ja byłam tam chyba druga byłam w kobietach już wtedy, na 10 mm-hmm. km. No akurat tam nie było aż dużej konkurencji, więc to nie tak, że super pobiegłam. Mm-hmm. Chciałam grę sobie umniejszyć, nie ma czego, po prostu stałaś na podium, reszta się wystraszyła na samym starcie. Kto tutaj? Brawo, Sylwia Leliwa, Monika pisze. No tak, brawo, brawo, oczywiście, bo tutaj Sylwia zdobyła już sporo tych podiów, no ale jak ją opisałem, to trochę mnie okrzyczała, że za bardzo koloruje. No ale to już sami możecie ocenić całą historię. Mnie interesuje dalej, jak to się toczyło, nie? Bo dobra, zdobyłaś te podia, czyli no, chciałaś, jak powiedziałaś, być zawsze lepsza w tym, co robisz, mhm. nie? I jak to dalej ewoluowało, że no, wpadłaś na pomysł, żeby rozwinąć to jeszcze o kolejną jakąś dyscyplinę? Czy kogoś spotkałaś, ktoś ci coś powiedział, albo sama coś, może marketerzy znowu w internecie do ciebie z reklamą dotarli? Jak to się wydarzyło? A więc jeżeli chodzi o triatlon, to zainspirowałam się totalnie przypadkiem. Mhm. Akurat byłam w Gdyni, w miejscu, gdzie się rozgrywa triatlon, kiedy była ta wersja dłuższa, połówki mhm. Ironmana akurat. W tym co startowałaś teraz? Nie, w Rodnicy startowałaś. W Rodnicy startowałam. Oglądałam wtedy połówkę w Gdyni akurat. Mhm. Ale tu już nie chodziło o dystans, jaki tam był, tylko po mhm. prostu o to, jak to się odbywało. Mhm. Ja akurat wtedy siedziałam mhm. i przypadkiem zauważyłam, że rzeczywiście się ten triathlon odbywa. Mhm. I no ja się oderwałam w tym momencie od rzeczywistości. Mhm. Strasznie się zainspirowałam tymi ludźmi, którzy tam biegali akurat wtedy. Mhm. I wiedziałam, że to jest długi dystans i że oni już któryś tam kilometr pokonują i to już no, nie mały wysiłek był przed nimi. Mhm. No i zaczęłam się tym interesować. No ale w głowie miałam, że przecież ja nie umiem za bardzo pływać. Okej. Okay. Tak, nawet no, nie potrafiłam pływać z zanurzaniem głowy, czyli to mhm. było takie pływanie turystyczne. Czasami jak się idzie nad jezioro, to się czasami tak popływa z głową w górze. Czyli jest szansa jeszcze dla mnie, bo ja też tak dzisiaj pływam. Ja tak właśnie pływałam w tamtym okresie, więc wiedziałam, że... No wtedy nie przyjmowałam do wiadomości, że ja wystartuję w takim triathlonie, ale mhm. siedziało mi to strasznie w głowie. Strasznie mhm. się tym zainspirowałam i zainteresowałam. Mhm. No aż w końcu w listopadzie zaczęłam chodzić na basen. Okej. Okay. Więc w sierpniu... Ktoś się uczył wtedy? Nie, nikt mnie nie uczy, jakoś sama próbowałam. Dobra, jakiś YouTube albo jakieś porady gdzieś czytałaś, czy raczej sama próbowałaś tak eksperymentalnie? Przyglądałam się ludziom, którzy pływali na basenie. Okej. Okay. Jakiś tam YouTube może czasami się odpali. Ja też nie pływam super teraz technicznie, ale widzę poprawę na pewno. Mhm. Bo to jest też, nie jest to łatwo w krótkim czasie nauczyć się dobrze pływać. No niektórzy pływają od dziecka. Tak naprawdę jak się pływa od dziecka, mhm. to się wyrabia już taki nawyk, że po prostu... się naturalnie pływa dobrze mhm. i no ja w tym momencie jeszcze nie jestem w stanie do takiego poziomu dojść, mhm. ale widzę, że jest jakiś postęp, więc... No część rzeczy na pewno jesteś w stanie poprawić, nie? Tak, cały czas. Dokładnie, tak jest. No na początku jak poszłam pływać, to takim typowym crawlem, tak, czyli zanurzamy tą głowę jednak i tak dalej, i to nie byłam w stanie przypnąć jednej długości basenu. Okej, okay. A dzisiaj na przykład jak to wygląda? Dusiłaś. Okej, okay. Dzisiaj jak to wygląda? No dzisiaj jestem w stanie przypłynąć no, dosyć sporo, tak naprawdę no
jakoś nie próbowałam nigdy płynąć do utraty tchu, tak? Mhm. Znaczy teraz nie mam problemu z oddechem już. 10 basenów da się zrobić, czy... 10 basenów? Teraz pływam już z 80, bo normalnie tak treningowo jestem. 80 od 1 do 80, więc progres naprawdę jest duży. Teraz na triatlonie robiłam 1,9 km. Mhm. Czyli to szybko, ile w głowie to jest basenów? 76, tak? 76, tak? No, od razu przykład, że Sylwia szybko liczy. No ale tak, 76 basenów i to weźmy pod uwagę, jaka jest różnica między basenem a otwartą wodą. Jest jakaś różnica, czy jest to samo? Jest różnica. Ja w tamtym roku w maju pierwszy raz poszłam na tak otwartą wodę, żeby popływać w piance. Mhm. To był dla mnie trochę szok, szczerze mówiąc, bo znowu miałam problem z oddechem w tamtym roku właśnie. Jak pierwszy raz poszłam na otwarte wody, to jest zdecydowanie co innego. Upad w wodzie, nie widzi się praktycznie nic, tak? Te okulary tyle, że po prostu chronią oczy. No ale pod wodą się nie widzi i trzeba tak naprawdę jeszcze nawyk tego oddychania i przede wszystkim trzeba przestać bać się wody. To jest główny priorytet. Wiesz co, jak tak opowiadasz, to mi się wydaje, że to jest taka recepta, żeby nie zacząć w ogóle uprawiać sportu przez niektóre osoby, które tylko przyglądają się temu sportowo. Pokonywałaś to, że nie miałaś szansy przepłynąć jednego basenu, że powiedzmy trzeba przełamać jakiś strach, że nie potrafisz pływać, że powiedzmy nie poradzisz sobie z jakimś dystansem. To jak osoba by usłyszała takie rzeczy, sobie w głowie uroiła, że to z takimi rzeczami trzeba walczyć, to naprawdę nie zachęca osoby do tego, żeby zaczęła tą dyscyplinę uprawiać, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, bo to jest tak po prostu, jak wiesz, trzeba naprawdę czegoś chcieć, powiem tak, no jeżeli ja bym nie chciała tak naprawdę wystartować w tym triathlonie, to pewnie po kilku razach na tym basenie zrezygnowałabym. Ale to jest fajne właśnie, że zobacz, kurczę, te wszystkie rzeczy, nie, co żeśmy wymienili, ty poszłaś, nie? Mimo wszystko nie wiedziałaś chyba do końca, że to będzie tak dosyć ciężko, a dzisiaj jesteś zupełnie w innym miejscu niż 3 lata temu. Tak. Nie? No i powiem szczerze, że jakoś w tamtym roku jeszcze tej wody się trochę bałam. Mhm. I nie sprawiało mi to takiej przyjemności. W tym czasie na przykład pływanie zdecydowanie bardziej mi się podoba i na przykład na ostatnim triatlonie to pływanie najbardziej mi się podobało i to jest w ogóle odmienność. No to szacun, bo wiesz co, ja do dzisiaj mam takie uczucie, że kurczę, to pływanie, wszystko jest fajne, rower czy bieganie, a cały czas myślę, że o Jezu, to trzeba się dusić pod tą wodą. No właśnie, niekoniecznie trzeba się dusić, ale no właśnie. To też trzeba trochę zaprzyjaźnić się z tą wodą na pewno i nauczyć się rzeczywiście w niej przybywać. Dobra, czyli kwestia wytrenowania tego wszystkiego. No dobrze, i pamiętasz swój pierwszy start triatlonowy? Kiedy do tego doszło? Mój pierwszy start triatlonowy był w tamtym roku w czerwcu, pod koniec czerwca w Suszu. To był dystans sprint, czyli to było 750 metrów pływania, 20 km roweru i 5 km biegu. Dobra. Nie ukrywam, że to wtedy przyniosło mi też sporo stresu. Nie wiedziałam, czy sobie poradzę w ogóle, czy zmieszczę się nawet w limicie czasowym, jeśli chodzi o pływanie, bo wiadomo, to jest otwarta woda. Słyszałam o tej pracy, która panuje podczas pływania, jak wszyscy czyli startują. Czyli wszyscy startują i mogą w głowę cię uderzyć, tak? Dokładnie tak. No, bałam się też tego. Szczerze mówiąc, na tym starcie, jak skończyłam pływanie, to poczułam po prostu taką ulgę, że skończyłam i rzeczywiście jest okej, że czas jakoś na pewno nie był zbyt długi, żeby mnie wycofali z tych zawodów. Więc już na rower szłam zdecydowanie odstresowana. Tym rowerem naprawdę bardzo się cieszyłam, jak już jeździłam i raczej z uśmiechniętą twarzą. A bieg to było już takie po prostu dociągnięcie, powiedzmy. Na bieganiu zawsze sobie radzę w porównaniu do innych najlepiej. Najlepiej, jeżeli chodzi o takie analizowanie samej dyscypliny. No i zawsze mam taką tendencję, że na pływaniu idzie mi najgorzej, później na rowerze trochę nadrabiam i na bieganiu najwięcej nadrabiam. Okej. No dobra, i też mnie teraz zastanawia, stresujesz się, już parę razy to powiedziałaś. Po co?
Po co by robić coś, co przynosi ci stres? Na pewno tak jest, że jak na początku czujemy stres, to jeżeli to zrobimy, to jesteśmy zdecydowanie i pewniejsi siebie i otwarci na nowe wyzwania. Okej. Po prostu otwieramy sobie, można powiedzieć, morze możliwości, jeżeli przekroczymy pewną granicę, która była dla nas nieosiągalna. Okej, czyli dosłownie i w przenośni, morze możliwości, tak? Tak, naprawdę jest tak, że... Czyli dzisiaj jeszcze nie stresujesz tą sytuacją, gdybyś miała wystartować w sprincie? W sprincie nie, chociaż no zawsze jakiś tam delikatny stresik jest, no zawsze może się coś zdarzyć. Okay. Ja mam na przykład często taką panikę, że mi coś się z rowerem stanie. Okej, okay. Jednak złośliwość rzeczy martwych może tak, się coś stać. Może to nie jest jakieś tam poważne, jak dętka pęknie czy coś, ale no można, może coś się stać niespodziewanego i no świadomy, że też nie mam super roweru. No. Więc... Wszystko małymi krokami. Gdzieś tam pewnie jak dłużej będzie ci ta dyscyplina towarzyszyć, to i może rower się pojawi lepszy. Kto wie? Zobaczymy. Kto wie? Kto wie? Zobaczymy, gdzie Sylwia znajdzie się za rok czy za 2 lata. No dobrze, czyli taka historia, że od dziewczyny, która w podstawówce szukała jakiejś dyscypliny i niekoniecznie mogła ją znaleźć, nagle znalazła się dyscyplina, którą jest w stanie systematycznie od 3 lat uprawiać, mimo że jest stres, mimo że jest, powiedzmy, czasem kłopot ze zdrowiem, bo ci powieka spuchła, czy powiedzmy jakieś kłopoty, z tego co wiem, to miała się również z anemią, prawda? Gdzieś tak, właśnie. Też właśnie może na ten temat, bo może ktoś się tutaj z oglądających będzie się borykał z takimi problemami. Jak ty z tego wyszłaś? Co, bo rozumiem, że teraz już jest wszystko ok. Czy jeszcze nie do końca jeszcze wychodzisz z tego? W tym momencie akurat nie sprawdzałam kilka miesięcy już poziomu, ale no nie miałam też podstaw, żeby sprawdzać. Nie czuję, żebym miała taki problem aż. Jeżeli chodzi ogólnie o anemię, no to można to zauważyć jak podczas wysiłku, podczas biegania, po prostu można się zmęczyć bardzo krótkim dystansem, jest problem z oddechem. W tym momencie takiej przeszkody nie czuję, więc nie robiłam badań, ale w styczniu tego roku też powrócił problem z anemią na przykład, więc no, zauważyłam to po sobie, więc zrobiłam sobie wyniki badań, jeżeli chodzi o krew. No i rzeczywiście tam był bardzo niski poziom żelaza. Czyli na początku pewnie też dosuplementowywanie tego żelaza, ale gdy już byłaś w anemii, prawda? Nie, bo tak normalnie to nie powinno się suplementacji nie przyjmować żelaza. Tak mi się przynajmniej z tego, co z zaleceń wynika, to tak jest. Ale pewnie przyjmowałaś żelazo. Tak, przyjmowałam żelazo, bo... Coś jeszcze? Nie. Przyjmowałam żelazo, bo lekarz mi zlecił, bo powiedział, że nie jestem w stanie tego uzupełnić zwykłym pokarmem, że ten niedobór jest zbyt duży. Więc potrzebowałam rzeczywiście dużej dawki. Ja słyszałam nawet, że niektórzy w zastrzykach przyjmują, więc to jeszcze do tego nie doszło akurat. No i całe szczęście. Ale tabletki tak, przez kilka miesięcy zanim doszło do normy. No tak, bo to jest już stan zagrożenia życia, nie? Jeśli nie mamy gdzieś tam... No trochę, może szczególnie jak się jeszcze sport uprawia, no to trzeba na to uważać, ale no powinno być to wyczuwalne, ale no trzeba sprawdzać co jakiś czas. Musiałaś przestać trenować w tamtym okresie? Nie przestałam trenować. Nie przestałaś, okej. Okay. Ale mimo wszystko gdzieś tam wyprowadziłaś to. Czy jakieś może rzeczy zmieniłaś w diecie przez ten uprawianie sportu? Może czegoś więcej jesz, czegoś mniej jesz? Co się zmieniło w twoim żywieniu? Czy nic? Coś tam na pewno. Bardziej zwracałam uwagę na skład żywności na pewno. Czytasz etykiety z tyłu? Czytam etykiety, no i no, świadomość, co trzeba zjeść, że trzeba zjeść tak przed treningiem, nie wiem, pół godziny przed, tylko tak około 2 godzin. Sprawdza się to u ciebie. Tak. A co jesz? Taki przykładowy twój posiłek przedtreningowy, co tam? Węglowodanowy przede wszystkim. No i to jest w zależności. Czasami jem jakieś płatki ryżowe. Okej. Okay. Czasami zjem cornflakesy. Czasami zjem, nie wiem, ryż z bananem. Okej. Okay. Takie jakieś węglowodanowe posiłki. Coś, co smakuje, proste do przyrządzenia. I lekkostrawne dosyć, tak? To też przede wszystkim, bo no później
napęczniałym brzuchem ciężko jest biegać na pewno. No tak, zgadza się. Ogólnie staram się ostatnio bardziej lekkostrawne rzeczy jeść, bo zdecydowanie lepiej się wtedy czuję. Rozumiem. A po treningu no to jakieś posiłki białkowe, teraz ostatnio też białko przyjmuję, żeby... No jak idę biegać załóżmy o 22, no to wtedy już tylko te białko piję. Okej. A są jakieś takie rzeczy, których wiesz, że nie tolerujesz, że na przykład dla ciebie są, no nie wiem, zjesz, to jest masakra? Mam problem z laktozą, więc no nie piję takiego surowego mleka, no czasami zdarza mi się, że zjem loda czy coś takiego, ale rzeczywiście czuję, że później coś z tym brzuchem jest nie tak. Okej, czyli czasami dla smaku warto, tak. Ale żeby się męczyć systematycznie, to się nie to opłaca. Nie. No czasami jakoś tam nie ma nic takiego. Raz na jakiś czas zauważyłam, że jak coś zjem, no to się nic takiego nie dzieje, ale zdecydowanie unikam. Okej. Okay. A jakieś mówisz tutaj o białku, a coś jeszcze tam suplementujesz? Albo kiedyś ci się zdarzyło suplementować? Może coś dodajesz do swojej diety? Tak poza, powszechnie mówiąc, chemicznej. Więc tak, magnez przyjmuję, witaminy z grupy B. Ostatnio też kolagen. Okej. I witaminę C. I witaminę C. D3, czy nie? I D3 i K też, tak. No tak właśnie myślałem. O właśnie. No dobra, czyli taki podstawowy gdzieś tam, podstawowa suplementacja. Dobra, mamy temat twojej historii, mamy od zera do bohatera, można by tak powiedzieć moim językiem, bo Sylwia pewnie by tak nie powiedziała. Natomiast mamy taką historię, można z niej wyciągnąć wnioski, ale jeszcze jedna rzecz mnie interesuje. Sylwia 3 lata temu, Sylwia dzisiaj. Co ci dało w ogóle to bieganie? Coś zmieniło? Może przekłada się to jakoś na twoją pracę? Może przekłada się to jakoś na twoje relacje z innymi? Czy cokolwiek się zmieniło, jakbyś miała spojrzeć na Sylwię sprzed 3 lat? Cokolwiek w twojej osobowości? Na pewno jestem bardziej otwarta, jeśli chodzi i o jakieś tam nowe właśnie wyzwania. Jakieś też nowe rzeczy, podejmuję się nowych rzeczy, nie boję się, nie wiem, no, zrobić coś nowego. Wcześniej to było takie, no bałam się po prostu za sposób coś nowego, bo pewnie i tak mi nie wyjdzie. Teraz zdecydowanie jest mi łatwiej, nie boję się tego, że nie wiem, no odniosę porażkę w czymś. Okej. Okay. Bo już tych, powiedzmy, no zawsze jak się coś robi, to jest trochę sukcesów, trochę porażek. Czasami no, jesteśmy niezadowoleni, ale warto próbować, bo rzeczywiście to doświadczenie się wyrabia. Czyli to taki hustling trochę, czyli robienie systematycznie, robienie i się udaje, nie udaje, ale no część rzeczy tych udanych cieszy, a tamte nieudane, no dobra, nie udało się to. Tak, ale też dużo uczą takie nieudane rzeczy. No ja ze sporej ilości rzeczy wbijałam jakieś... Znasz na pewno Pawła Hoffmana, prawda? Tak. Był wywiad nawet z tobą u Pawła, był też u mnie na wywiadzie Paweł i Paweł powiedział właśnie na ten temat coś takiego, że porażka uczy, a zwycięstwo cieszy, nie? Tak. Szczególnie jak to jest taka, nie wiem, no nastawiliśmy się na coś, odnieśliśmy porażkę, no to wtedy rzeczywiście to wywiera na naszą psychikę zdecydowanie jakąś presję, ale uczy podwójnie na pewno wtedy. Okay. I nauczymy się z tego więcej niż z sukcesu tak naprawdę. No tak, czyli warto po prostu robić i nie bać się porażek, bo one statystycznie muszą się zdarzyć. Tak, no czasami jest rzeczywiście, przychodzi zniechęcenie po takiej porażce i ona trwa jakiś czas, więc trzeba się odbić od tego dna i zrobić coś większego po prostu. No dobra, twoja największa porażka, z której się podniosłaś, pamiętasz coś takiego? Moją porażką ostatnio był... powiedzmy porażką, że nie wiem, czy to nazwać porażką, ale ostatnio na triatlonie gdańskim zdarzyło mi się tak, że nie zauważyłam dokładnego momentu nawrotu i zrobiłam trochę większą trasę przez to. No po prostu był taki układ, że powinno się zrobić pętlę. Akurat wszyscy przede mną już zjeżdżali do, tak naprawdę kończyli ten rower. No akurat to byli ci tacy profesjonalni triatloniści, którzy zawodowo już uprawiali
uprawiają ten triathlon. Ja nawet nie pomyślałam, że oni już kończą. Okej. Okay. Akurat wszyscy przedano i jak mnie wyprzedali, to zasłonili mi dosłownie ten moment nawrotu. Więc ja pojechałam za daleko i wtedy już jako, że nie mogłam się zatrzymać, tak, no bo by mogli we mnie wjechać, no to musiałam tam pojechać dalej i wtedy nawróciłam. No a przez to ponad 2 km zrobiłam więcej. I nie wiedziałam, czy tak naprawdę mnie nawet za to nie zdyskwalifikują. Więc później tak naprawdę kończyłam ten triathlon no z bardzo złym nastrojem. Okej. Okay. Już ciężko było tak naprawdę, głowa była ciężka, ale nie ukrywam, że dużo mnie to nauczyło i cieszyłam się z tego, że jednak pomimo tego, że zrobiłam coś źle, to skończyłam i się nie poddałam w trakcie. No to jest ciekawe, nie? Bo że rzeczywiście problem... no, jeszcze zostało mi 20 km roweru, 10 km biegu, a tak naprawdę już przyszło zniechęcenie w tamtym momencie. No dobra, ale wyciągnąłeś wnioski, już następnym razem pewnie będziesz bardziej się przyglądać i mieć czujność na taką, że jednak może ci zawodnicy z przodu to są inni zawodnicy, nie? I nie ma sensu na nich patrzeć, tylko na to, co jest do zrobienia, nie? Dokładnie. tak gdzieś. Super, no ale rozumiem, że następny start będzie w triathlonie. Tak, myślę, że tak. Raczej no, w tym sezonie, już w tym roku, to start w Lunicy był moim ostatnim startem. Okej. Okay. Na tym kończę sezon i myślę, że no jestem zadowolona przede wszystkim z tego startu. Super. Bo nie wiedziałam, czy tak naprawdę to zrobię. Miałam w ostatnim czasie też sporo tych startów, powiedzmy takich większych startów. Miałam 10 sierpnia miałam start na triathlonie w Gdyni na sprincie. Później miałam 15 sierpnia maraton w Solidarności. Teraz po 10 dniach od maratonu miałam tę połówkę w Brodnicy. No a pomiędzy tym wszystkim też jeszcze miałam jakieś tam właśnie przeciążenia mięśni w nodze, jakieś naciągnięcia i tak dalej, więc nie wiedziałam kompletnie, co się może wydarzyć. Więc... takie normalne rzeczy u biegacza, nie? Tak, więc no już po prostu musiałam czasami przerywać ten trening, żeby po prostu nie dopuścić tego, że coś się poważnego stanie. No tak, czyli warto gdzieś tam odpuścić czasami, żeby tutaj sobie nie zrobić krzywdy. I teraz tak, bo na pewno już mamy gdzieś tam dosyć późną godzinę, a jeszcze dwa tematy przynajmniej mi krążą w głowie i może cię kiedyś jeszcze zaproszę właśnie, żeby dociągnąć temat i twojego rozwoju takiego mentalnego, bo również się rozwijasz w klubie mówców, prawda? Dokładnie. Właśnie, więc Sylwia systematycznie chodzi też do profesjonalnego, jak to ubrać? Klub, który zajmuje się czym? Klub, który zajmuje się... może tworzeniem profesjonalnych mówców. Okej, okay, tworzeniem. Kształceniem, tak. I po prostu z tego klubu wychodzą wykwalifikowani liderzy. Jasne, czyli przychodzi tam osoba podobnie jak w bieganiu, nie? Że zaczynasz jakiś dystans, typowo jak opowiadałaś o swoim sprincie, gdzie się stresowałaś, to tam pewnie też istnieje jakiś stres, nie? Jak wychodzisz przed publikę i musisz powiedzieć coś o sobie, tak po prostu z głowy, czy przygotowana jesteś i musisz coś powiedzieć. To jest jakiś stres? To był jakiś stres, pamiętasz? Tak, to tak naprawdę no, przed każdym takim wystąpieniem jest jakiś stres. Boimy się tak reakcji innych ludzi. To inaczej jak siedzimy sami w pokoju, no to... Jak tutaj przyszłaś, czułaś jakiś stres przed tym, że będziemy rozmawiać, że ja będę ci zadała jakieś pytania i że będą cię obserwować ludzie? Też na pewno jakiś stres był, więc nie ukrywam, że był. No, a teraz? Teraz już na pewno mniejszy. Tak naprawdę tak samo jest przed zawodami, tak? Przed zawodami jest stres, a jeżeli już startujemy, no to już ten stres zanika, tak? No tak. Więc no, każda tak naprawdę próba pokonania siebie jest stresem, więc no, najłatwiej by było siedzieć i nic nie robić bezstresowo, no. Ale nie warto. No tak, bo zdecydowanie więcej możesz osiągać, nie? Jeśli systematycznie gdzieś przesuwasz tą granicę, to podejrzewam, że następnym razem będziesz w stanie wystąpić w telewizji. Wiem, zdaję sobie sprawę, że to nie było jakieś profesjonalne mówienie, ale... Mówiłem, że Sylwia jest bardzo skromna, to... ale...
Świetnie, myślę, sobie poradziła i tutaj zobacz, Bartek, bardzo dużo serduszek rusza. Jeśli Wam się podobał ten wywiad i Sylwia, jak mówiła, to rzućcie kilka serduszek, napiszcie jakieś słowo otuchy albo co sądzicie na temat tego wywiadu. Oczywiście musimy uciekać na kręćki losy z Sylką, które zaczynają się za 25 minut. Więc może jeszcze słowo o tych kręćki losy z Sylką, skąd to się wzięło, jak to się zaczęło i co to jest? Więc kręćki losy z Sylką to był też trochę myślę, znaczy powiedzmy, że trochę Adam mnie też do tego nakręcił. Ja szukałem właśnie osób, które zaczynają, jakby chciały prowadzić systematycznie więcej zajęć niż tylko Run Beach Morning i do dzisiaj szukam takich osób. Sylwia jest tą osobą, która się zgodziła. Ja się zgodziłam na to i w sumie to już trwa sporo czasu. No? Nawet nie wiem ile. Rok? Chyba jakoś tak. Chyba nawet więcej. Więcej? Wydaje mi się, że tak. Ale bym musiała sprawdzić, kiedy były pierwsze zajęcia. I zawsze w środę o godzinie 19. Wcześniej to były wtorki, teraz to są środy o 19. Staram się co tydzień, czasami jest, rzeczywiście mi coś wypadnie, więc odwołuję, ale zwykle jest to systematyczne co tydzień. Mhm. Dobrze, czyli można Cię poznać w realu. Zajęcia są płatne, bezpłatne? Bezpłatne. Dobrze, czyli to można przyjść bezpłatnie do Sylwii o 19 na molo w Brzeźnie. I jaki dystans pokonujemy? Łącznie 10 km. Najpierw biegniemy do Sopotu, do mola w Sopocie. Czyli to jest 5 km, tam jest chwila odpoczynku, robimy jakieś wspólne zdjęcie i później wracamy z powrotem na molo wcześniej. No dobrze. Czyli to jest wolne tempo, więc każdy sobie da radę, dostosowujemy się do wszystkich. Tak. Więc nie jest tak, że ktoś będzie zostawiony sam sobie na pewno. Jasne, czyli ta idea Run Beach Morning zawsze gdzieś tam przyświeca, żeby każdy sobie dał radę. Nie ciśniemy tutaj jakoś się mega mocno. I Sylwia na pewno Was poprowadzi, bo też nie jest od pierwszej klasy podstawówki biegaczką, przepraszam. Tylko powiedzmy też gdzieś przechodziłaś przez ten etap, gdzie 1 km wcale tak łatwo się nie biegło. No dokładnie tak. Dobrze, słuchajcie, moim gościem była Sylwia Leliwa i mam nadzieję, że Wam się podobało i tak jak powiedziałem, możecie zadać więcej pytań. No teraz już nie mamy za bardzo czasu, żeby na nie wszystkie gdzieś tam odpowiedzieć. Może po prostu zobaczymy, czy tutaj jakieś pytania poleciały. Jeśli macie więcej pytań, to oczywiście zadajcie je w pytaniu i my obiecujemy, że odpowiemy na nie. W komentarzu? Tak, dobra. Tak. Więc jak trenować na przykład triatlon, jak zacząć swoją przygodę, od czego zacząć, jeśli macie jakiekolwiek pytania, to śmiało zadawajcie. I tutaj Paweł widzę, że zadał jakieś pytania, a czasami jak biegniesz, potrafisz się zgubić, no myślę, że czasami się zdarza coś takiego, czy nie? Raczej staram się biegać po trasie, które znam. Okej. Okay. Dobra, a na tych kilosach to co trenuje się mniej więcej? Wytrzymałość, psychikę? Myślę, że z całego wywiadu jakbyśmy podsumowali to i to, nie? Tak, bo wszystko się trenuje tak naprawdę. I charakter, i psychikę, i siłę biegową, więc warto przyjść. No, trochę jest. A sukces zawodowy to jaki? Jest receptę nastawienia na podium. A sukces zawodowy to jaki? Tutaj nie rozumiem za bardzo pytania. Chociaż może to chodzi po prostu o rozwój w karierze, czy jak to się przekłada. Dobrze, słuchajcie, kochani, fajnie, że jest tutaj więcej pytań. Na pewno przejrzymy je po kręćki losy z Sylką, żebyśmy na spokojnie tam dotarli. Stąd to jest jakieś 15 minut max. Rowerem szybciej, tak. Więc zdążymy. Dziękuję Wam pięknie za to, że tutaj byliście. Udostępnijcie u siebie te transmisje. Zajrzyjcie również do Sylwii na Instagrama, bo dużo jest recenzji po biegach. Nie? Są tam recenzje. No, swojego czasu dawałam dosyć sporo. Teraz mniej startuję na biegach, więc tego jest mniej, ale coś tam na pewno jest. Zawsze jest jakiś wpis dotyczący właśnie startów. Też są takie, zauważyłem, motywacyjne rzeczy, czym dla Ciebie bieganie jest. Więc jeśli chcecie się zainspirować, może szukacie, nie wiem, jesteście w takim stanie, że naprawdę
Połamała się noga, macie problemy ze zdrowiem, w ogóle wasz cel nie wyszedł, albo powiedzmy nie 2 km, ale powiedzmy 5 km przekroczyliście, pomyliście trasę i was dyskwalifikowali i nie jesteście w stanie się podnieść, to myślę, że takie konta można jak najbardziej obserwować i takie historie myślę, że są w stanie w jakiś sposób pomóc. Dziękuję jeszcze raz. Ja również dziękuję. Dobrze, i dziękujemy naprawdę z całego serducha, że tutaj byliście. Zapraszamy serdecznie na kręćki losy z Sylką oraz na wielki finał Run Beach Morning, na którym Sylwia również startuje. Dokładnie, startuje. Rok temu wygrała. Tak. Nie chcę stawiać żadnej presji, żeby powtórzyć to zwycięstwo, no ale życzę Ci wszystkiego najlepszego, żebyś mogła stanąć również na podium. Piona, do zobaczenia. Trzymajcie się, kochani.